Już? No, siema, to ja, Żaba TV. Właśnie zastanawiacie się, co to za pomieszczenie, dlatego że sobie trochę pobudowałem, jakby ktoś chciał wiedzieć. Proszę, to jest taka mini kanciapa moja, w tym mam wszystko. Zobaczcie, mam nawet jedną owcę terrorystkę. No dobra, owieczka, wełnę zawsze mi da. No i ogólnie... niektórzy mogą mówić, że zbudowanie takiego domku jest proste. Takiego, co ja mam. Ale to nieprawda. Gdyż, żeby zbudować taki domek, potrzeba co najmniej 1,5 godziny. Więc szybko się go nie zbuduje. No chyba, że w skali minecraftowej, no to zupełnie co innego. Oj, mam 2 chlebusie z kradzionej pszenicy. Hi, 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 hi. Oh, yeah. Patrzcie, tutaj było trochę drzew, ale je wyciąłem, tu mi creeper se wybuchł. Naprawdę. I teraz chcę wam coś pokazać. Uwaga. Jak tutaj, patrzcie, tutaj jest taki główny hall, tu się chodzi na korytarz, tutaj ma się magazyn. Jakieś tutaj małe skrytki tajne. I tutaj patrzcie, widzicie ten sztandar? To właśnie jest symbol mojego męstwa, bo poszłem do posterunku tych grabieżców i zabiłem ich przywódcę. To wydropił z niego taki sztandar. To sobie wziąłem, bo czemu nie miałbym wziąć? Ogólnie domek nie jest jeszcze w 100% skończony. Nie chodzi mi o wejście, bo wejście nie zamierzam robić. Wiem, jestem leniwy. Ale też nie zamierzam wejścia robić, no bo po co? Głównie w tej części domu się przebywa, a nie tam. Bo gdybym tam miał przebywać, to bym musiał ciągle na drabinkach stać. No to przecież jest logiczne. Dobra, więc teraz wróćmy do działania. To co miałem robić, czyli zbudować sobie siekierę. Kurde, zapomnialski jestem. Gdzie tu siekiera? No, siekierka. Tą starą mogę do magazynu wziąć. Bo w sumie do tego służy magazyn, żeby rupiecie tam wywalać. No bo do czego innego miałby służyć magazyn? Nie wiem. Do magazynowania. Znaczy do mieszczenia tam przydatnych rzeczy. Panie, magazyn służy do tego, aby rupiecie z najróżniejszych części Minecrafta wywalać. O Jezu, to już są 3 minuty odcinka, ja nic konkretnego nie zrobiłem. Dobra, więc tak, idę sobie ściąć drewno. I ten głupi deszcz pada. Ogólnie osiedliłem się na takim lesie sosnowym, na takich półbagnach. O, daj wełnę, bo potrzebuję na drugie łóżko. Dobra owca. Więc tak. Ścinamy sobie drzewo. Nie wiem ile drzew zniknęło z mojej winy. Au. Oj, powoli trzeba i spać. Ujacie, wilczek. Postaram się tam most zbudować, ale to chyba poza odcinkiem. Tak w ogóle, przepraszam, że zrobiłem to poza odcinkiem, ale gdybyście... Ale to bym musiał nagrać 1,5-godzinny odcinek, w którym buduję chałupę. A tego raczej nikt by nie chciał widzieć. To chyba pamiętam, że teraz trzeba pół blok. Nie, jak się robi o pół blok? Bo już zapomniałem w sumie. Jeśli się nie mylę, to teraz trzeba cyk, cyk, cyk i cyk, cyk, cyk. Nie? Ja po czemu nie robię te półbloki? Kurde, no. Dobra, białe łóżko. Cyk. Jeszcze tutaj trzecie dorobię. I idę spać. Bo nie będą mnie zombie zabijały, głupie, psrane.
To jest, myślę, że się w łóżku zbagowałem. Jak mówiłem, to jest odwaga mojego męstwa. Ten oto piękny sztandar. Nie wiem, zbuduję sobie... Co by taki człowiek jak ja mógł zbudować? Oprócz jakiegoś słabego domku. Co mi się dzieje z myszką? Kurde, naprawdę. Muszę coś ze sprzętem porobić. Jezu. Przepraszam was za problemy z myszką. To jest. Dobra, więc to wywalam do rupieciarni. W sumie powinien to rupieciarnia nazwać, ale dlatego, że jestem szanującym się człowiekiem, żeby... kuszę może zrobię. Dobra, mamy to. Proszę, i nowy dzień. Nowe możliwości. O Jezu, łosoś! I to jak dużo. Rodzina. Rodzina odpływa. Ten najwyraźniej wchodzi w okres dojrzewania, ale może wraca do rodziny. I teraz wilk. Kurde, miałem kość w rupieciarni. Jakąś po szkielecie. Bo mówię wam, ja tutaj byłem na takim trybie Rambo. Kiedy wracałem, miałem tylko przy sobie drewniany mieczyk. Albo dobra, pokażę wam, gdzie pójdziemy w następnym nad co będziemy szturmowali w następnym odcinku, bo wprost nie mogę się doczekać, tylko muszę sobie tarczę zrobić, bo te lamusy, no bo dobra, lepiej teraz zrobię, bo te lamusy po prostu mnie zabiją tymi kuszami. Więc dobrze, że mi się teraz przypomniało. W sumie nie wiem, co w tym odcinku konkretnego zrobiłem. Oprócz tego, że pokazałem wam, że mam nowy dom. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ja bym mógł to zrobić jeszcze konkret. Zapomniałem, to jest tutaj w magazynie. Sztabka żelaza. Ciekawi was, skąd miałem tyle sztabek. A se wykopałem, bo... No bo co? Nikt nie zabroni mi. Chyba, że znajdzie się tu jakiś bogacz i mi da pieniądze i mówi i powie: e, słuchaj mordo, nie rób już tarcia, ci dam pieniądze. Znaczy, nie wykopuj tego. Tarcza? Deski dębowe! O panie! Dobrze, że obok rosną dęby, bo tak to bym musiał na inny biom pojechać. Łowca numer 2. Ale to później zrobię. I przepraszam, że nie było tak długo odcinka z Minecrafta, ale nie chciało mi się nagrać, naprawdę nie chciało mi się. Tyle powinno starczyć. No. I teraz... Stworzyć tarczę to jest cel priorytetowy tego odcinka. Jest. Ach. Yeah. To dobra, to więc teraz... Cyk. I shift. No. I mogę być teoretycznie gotowy. Tylko czy... Dobra, zrobię jeszcze tylko tak... sobie. W następnym odcinku szturmujemy bazę sadników, bo tak się nazywają, sadnicy. Ciekawe, czy zdążę. Nie zdążę. Nie. Dobra, zrobię na pierśnik. I hełm na łeb. To jest teraz, więc tak. I cyk. Tak pójdę na tę wojnę. Z sadnikami. No dobra, więc to był taki odcineczek z Minecrafta luźny. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie sobie zostawcie łapkę w górę, subika dla zachęty. Bo w sumie ostatnio się dość dynamicznie rozwijam. No i w sumie tyle, co wam bym mógł powiedzieć. Jutro może się pojawi kolejny odcinek, więc nara,
La 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 la, nada, nada, nada i nada.